ponieważ zawodnik, który był zakontraktowany na walkę wieczoru, walkę o mistrzowski pas, Mariusz Magdon, no, napisał nam dosłownie, że nie ma samochodu, nie ma jak się dostać na galę. No wiadomo, że to nie było powodem tego, żeby nie przyjechać na tą walkę. Jego menadżer powiedział, że zawodnik nie zrobił wagi. Zachował się nieprofesjonalnie, można powiedzieć, no i szukaliśmy godnego następcy zawodnika z Serbii. No i myślę, że mamy takiego zawodnika. Myślę, że będzie to jeszcze lepsza walka niż pierwotnie zakładaliśmy. Będzie to zawodnik z Czeczenii, mieszkający w Polsce, w Stargardzie Szczecińskim, a nazywa się Islam... Zapomniałem. Będzie to zawodnik z Czeczenii, Islam Majra Sultanów. Także myślimy, że pojedynek będzie naprawdę... Coś o nim wiemy więcej? Wiemy, że jest bardzo mocnym zawodnikiem, zdeterminowanym. Warunki kontraktu są takie, że będą wymuszały na obu zawodnikach naprawdę mocną walkę. Od kiedy walczy, to wiadomo, nie wiem. Nie znam szczegółów, nie zagłębiałem. Okej, okay. I on... 41 Robi. W tej walce będzie dobra walka o cały ten pas, pierwszy pas naszej organizacji. Walka o tytuł w kategorii 61 kg. Na ciebie zmiana tego rywala? No jest to spore zaskoczenie, bo przeciwnik jest bardziej kompletny, nie jest jednopłaszczyznowy tak jak poprzedni, także tu będzie na pewno większe wyzwanie i oglądałem przez chwilę jego walki, także naprawdę jest bardzo mocno.